muszę przyznać, że zapowiedź jest faktycznie fenomenalna, więc dzięki, nie wiem czy Darek jest na sali, ale dzięki, wspaniałe. Nazywam się Adrian Słowik, jak w zapowiedzi zostało to przedstawione. Bardzo miło mi spotkać was wszystkich znowu po pandemii. Sala jest, widzę, wypełniona po brzegi, mam jeszcze jedno miejsce tutaj, kilka miejsc z przodu, więc możecie podejść bliżej, jeżeli potrzebujecie sobie usiąść. Chciałbym wam przedstawić dzisiaj pewną ideę, model pracy z kodem. Ideę, która nie wszystkim może się spodobać, ewentualnie nie wszyscy będą przekonani do tego, że to może zadziałać. Do tego przekonania zachęciłbym was, czytając dwie książki. Jedna, troszeczkę starsza, DevOps Handbook, opisuje pewien model pracy. Druga, z 2018 roku, Accelerate, przedstawia badania przeprowadzone na 23 tysiącach inżynierów, które to badały, w jaki sposób organizacja, w której oni pracują, sobie radzi, dewelopując, testując i wydając kod na produkcję. To badanie Accelerate, ta książka jest oparta o badanie z 2017 roku, ale badanie Accelerate jest realizowane co rok. W 2022 roku wyniki były takie. Mierzone są między innymi takie metryki, które pozwalają określić, jak performuje dana organizacja, dany zespół, jak szybko pozwala wdrażać nowe rzeczy na produkcję, albo jak sobie radzi również taki high performer z problemami, które mogą się na tej produkcji wydarzyć. Cztery metryki, które są badane. Deployment frequency, częstotliwość deployów na produkcję. Lead time for changes, to jest taki odcinek czasu, od kiedy powstanie commit do momentu, kiedy on znajdzie się na produkcji. Mean time to restore albo to recovery. Czasami zdarza się, że mimo tysiąca testów, jeszcze przeklikania czegoś manualnie, wypuścimy buga na produkcję. Sytuacja naturalna. Czas, od kiedy my wiemy, że ten bug istnieje, do momentu, kiedy my go poprawimy, to jest właśnie to, co tutaj było mierzone. Jeżeli taki deployment zostanie przeprowadzony z tego typu problemem, oznaczamy sobie taki deployment jako nieudany. Powiedzmy, że wydaliśmy coś, co było zbugowane. No to określamy sobie to, że to nie był sukces, tak? Zdeployowaliśmy coś, ale coś poszło nie tak. Być może ten feature nie był kompletny, być może był jakoś zbugowany. No i teraz procent, ile tych deployów mamy zrealizowanych z powodzeniem, będzie nam określał czwartą metrykę. Im więcej mamy sukcesów, tym ta metryka będzie mniejsza, tak? Ilość uszkodzonych deployów na produkcję będzie maleć. Jak zauważycie z tabelki, wszystkie organizacje i zespoły, które były określone, w zasadzie to sklastrowane, to się tak ładnie mówi, w grupie high performing, wykorzystują trunk-based development. Bo trunk-based development wpływa na wszystkie te czynniki. Ale co to jest? To jest taki model pracy z kodem, model pracy z branchami. Zakłada, że nie ma branchy. Nie będziemy używać branchy. A jeżeli już musimy używać tych branchy, to tylko w konkretnym celu. I są dwa takie cele, o nich też za chwilę opowiem. Wszyscy sobie są w stanie wyobrazić pracę w ten sposób. Mamy jednoosobowy zespół, side project, gdzieś tam wieczorem sobie coś kodzimy, rzeźbimy w jednym branchu, głównym branchu, i sami sobie jesteśmy sterem. Nie ma konfliktów, nie ma problemów. I teraz wyskalujmy ten pomysł na to, żeby jednak wiele deweloperów korzystało z takiego samego podejścia, pracujących w tym samym projekcie. Co może pójść nie tak, jeżeli coś takiego stosujemy? Możemy sobie wchodzić w drogę w różnych miejscach.
Jak to zrealizowaliśmy do tej pory? Część firm stosuje coś, co się nazywa Git Flow. To taki workflow pracy w branchach, gdzie tworzymy feature branche za każdym razem, kiedy chcemy stworzyć jakiegoś nowego feature'a. Ile aktywnych branchy macie w kodzie? Tutaj widzę uśmiechy. OK, nie musicie odpowiadać, ale generalnie w pracy z Git Flow ta wartość zaczyna rosnąć z czasem. Dlaczego się tak dzieje? Deweloper pracuje nad jakimś feature'em, być może będzie czekał na jakiegoś, nie wiem, testera, być może na jakiś inny proces, code review, whatever. W tym czasie, no nie będę się nudził, wezmę innego ticketa. Robię nowego brancha, rzeźbię. Już zrobiłem w ciągu dnia 3 brancze, żaden nie został zmerdżowany. Być może czekam na kogoś innego, aż on zrobi swoją pracę w tym samym branchu, no bo przecież rozwijamy ten sam feature. Jeżeli tak, to ten branch może żyć bardzo, bardzo długo. Takie sytuacje często doprowadzają też do problemów, jak już skończymy pracę. Powiedzmy, że realizowaliśmy jakiś feature przez, nie wiem, 2 tygodnie, powstało masę kodu, przyszło, sprint się kończy, o, pasowałoby to wydać. Merdżujemy całą naszą pracę do gałęzi głównej. Być może ktoś zrobił code review, a być może nie, bo jeżeli jest tam 10 tysięcy linii kodu, to gwarantuję wam, że gość, który to przegląda, to ma mniej więcej taką pozę scrollowania. Patrzy, patrzy, patrzy. O! Użył liczby zamiast stałej. Dawaj, request changes. Takie code review nic nie wnosi. Osoba, której to odbiliśmy, niewiele się z tego nauczy. Logiki biznesowej nie sprawdziliśmy, bo no, spójrzmy prawdzie w oczy, nikt nie przeanalizuje 10 tysięcy linii kodu pod kątem tego, czy logika biznesowa tego rozwiązania jest poprawna. I jest jeszcze jeden problem. W momencie, kiedy mam więcej zespołów pracujących w tym samym projekcie albo więcej deweloperów, to wygrywa ten, który się zmerdżuje pierwszy. No bo jeżeli te sprinty się kończą w podobnym terminie, jedni się zmerdżują bez konfliktów, petarda, a drudzy chcą się zmerdżować, to nagle się okazuje, że się nie da. Tak? Narobiliśmy dużo konfliktów, nagle musimy je rozwiązać. Idziemy do product ownera i mówimy, wiecie co, panie, bo tutaj taka sytuacja wyszła, mamy dużo pracy takiej, bo trzeba dostosować się do tego, co tam koledzy zrobili, 2 dni roboty ekstra, w tym sprincie nie zrobimy. Biznes uwielbia takie tłumaczenie. Ani wina biznesu, ani wina dewelopera. No, nie, taka sytuacja, nie? Są też inne problemy, które mogą się pojawić, jak stosujemy feature branche. Zdarzyło się komuś, że kiedyś realizował feature tak długo, że stał się główną gałęzią rozwoju? Mi się zdarzyło. To nie jest dobre, bo w pewnym momencie, nie wiem, nazwijmy to, to będzie złe określenie, ale powiedzmy, że przepisujemy jakąś część projektu albo kolega wymyśli super refactoring i robi to w branchu obok. W pewnym momencie potrzebujemy coś zrobić i wiemy tak, no tam powstaje coś nowego, to już lepiej w zasadzie od tej nowej biblioteki się odgałęzić i używać już tego nowego, nie? Więc powstaje branch od brancha. Sytuacja, która potem przy merdżowaniu może być bardzo, bardzo skomplikowana. Jeżeli dojdzie do takich sytuacji, już się wszyscy zaczynają przepinać i branchować z tego nowo powstałego feature brancha, który się rozpoczął od prostego refactoringu albo od prostego wymieniania biblioteki zależnej od naszego gdzieś tam jakiejś zależności, może dojść do sytuacji, że ten feature branch nigdy nie zostanie zrewiłowany. My zakładamy, że to jest już w porządku i tam żadnego code review nie będzie. To jest nasza nowa gałąź główna i możemy śmiało w GitHubie przełączyć, tam jest nawet taki select, nie? Wybierz sobie gałąź główną, bach, zmieniamy, sukces. W trunk-based development tak nie ma. W trunk-based development wszyscy komitują do trunka, do jednej gałęzi. Aby to zrobić, no
trzeba mieć tutaj trochę zaufania i do siebie, i do swoich testów automatycznych, i do zespołu, z którym pracujemy, i przede wszystkim do testów automatycznych. Zdarza się, że w takim podejściu trunk zostanie uszkodzony. To jest naturalne. Ktoś coś skomituje i to coś będzie failować, bo nie poczekał na koniec testów jednostkowych, bo mu się śpieszyło. Bywa. Nie powinno się wydarzyć, ale się będzie zdarzać, bo życie jest różne. Czasem będą sytuacje takie, że nie wszystko jest pokryte testami, a jednak wprowadza losowo jakiś problem i na przykład deployment nie jest możliwy. Jeżeli uda nam się wydać coś, co przeszło wszystkie testy, przeszło dział QA, przeszło product ownera, wszyscy myślą, że to działa i to jest na produkcji, włączamy to, petarda, i nagle się okazuje, że tam jest jakiś bug, problem, który trzeba sfiksować, no to naprawiamy to po prostu w trunku. Jeżeli mamy więcej rzeczy w tym trunku, bo już po drodze koledzy narobili połowę feature'a innego, to tworzymy branch'a, release branch'a, od momentu, kiedy ostatnio zrobiliśmy deploya, cherrypickujemy tego fixa i wydajemy ten kod z tego release branch'a. Nie rozwiązujemy problemów, nie komitujemy do release branch'y, bo to oznacza, że ktoś będzie musiał pamiętać, że go trzeba z powrotem zmerdżować. A jak trzeba o czymś pamiętać, to się o tym zapomni. Nie robimy tego. Kodzimy cały czas w trunku. Jeżeli mamy gotowego fixa, robimy cherry picka do release branch'a, wydajemy release branch'a. Czasem branche mogą istnieć, ale ten branch powinien istnieć bardzo krótko. Maksymalnie kilka dni. Maksymalnie. Co w tym branchu może być? Mamy juniora, który robi kawałek kodu, wydevelopował, potrzebuje code review, robi normalnego pull requesta, przechodzą mu testy, analizujemy, co tam zrobił, robi poprawki, merge'ujemy. Nie musimy robić pełnego feature'a, możemy zrobić tylko kawałek tego feature'a i możemy go zmerge'ować do trunka. To wymaga pewnej stabilności, o której za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale branche w zasadzie istnieją tylko z dwóch powodów. Żeby zrobić awaryjnie release'a i żeby zrobić pull requesta i code review. Jak się wszystko zgadza, merge'ujemy, usuwamy branch'a, który został zmerge'owany. Żeby nie było takich sytuacji, że ktoś ma tego branch'a znowu długo żyjącego, 10 pull requestów z niego robi, bo dostanie plakietkę na GitHubie. Jupi. Otworzył istniejący pull request na przykład, nie? Z powrotem. Małe pull requesty mają też pewnego rodzaju zaletę. Jeżeli ja coś robię przez godzinę, naprodukowałem, nie wiem, 15 linii kodu, ja mogę mojego kolegę w zespole poprosić, weź mi zerknij na to, jak zdrowe to merge'ujemy. 15 linii się dużo przyjemniej ogląda niż 10 tysięcy linii. Więc nawet jeżeli w tym momencie mój kolega nie może, to sprawdzi to za chwilę. Ale ten czas oczekiwania powinien być bardzo krótki na to code review. Czasem zdarza się, że tworzymy coś, co ma prawo nie działać, bo to jest wielkie. Robimy jakiś feature, który, nie wiem, z planowania wychodzi nam, że będziemy go robić pół roku. Dalej można stosować trunk-based development, tylko wspomóc się feature flagami. Nie musimy mieć feature branch'a, żeby w nim kodzić i dopiero po pół roku stwierdzić, dobre, możemy to wydać i zmerge'ować, tylko problem jest z zmerge'owaniem tego z powrotem. Możemy dewelopować cały czas w trunku, ale w taki sposób, że nasz kod zostaje zamknięty za feature flagą. Co to jest taka feature flaga? Taka feature flaga to jest prosty if. Powiedzmy sobie, że w naszym kodzie
chcemy się dowiedzieć, czy coś ma zostać uruchomione. Jeśli tak, to wykonaj tą logikę. Jeśli nie, to nic się nie dzieje. I ten warunek, czy coś uruchomić, będziemy realizować, będziemy sprawdzać za pomocą feature flagi. Feature flaga będzie nośnikiem tej informacji. Czy dany kawałek kodu powinien się uruchomić, czy też nie. Implementacji do tego jest bardzo dużo. Pokażę wam na kilku slajdach, w zasadzie na czterech slajdach, jak to zaimplementować w dowolnym projekcie, bo to będzie pełna implementacja. Mamy interfejs, bardzo prosty. My od tych feature flag wymagamy niewiele. Potrzebujemy ustawić wartość flagi i potrzebujemy dowiedzieć się, czy ona jest włączona. Więcej do szczęścia na razie nam nie trzeba. Możemy sobie to zaimplementować w bardzo prosty sposób. Tutaj trywialny. Będziemy trzymać sobie w pamięci stan flag. Ustawiamy je raz, a potem będziemy tylko sprawdzać, która z nich jest włączona, a która jest wyłączona. Prosta implementacja w formie tablicy asocjacyjnej. Często w projektach, które są duże, skomplikowane, już powstały, może dojść do takiej sytuacji, gdzie gdybyście chcieli zacząć używać feature flag i ten obiekt, który przechowuje ten stan, trzeba jakoś gdzieś przemycić, to może być problem, żeby go przerzucić przez cały stos zależności, nie wiem, przez konstruktor czy setery. Jeżeli jest to bardzo dużo pracy i jest to niewygodne dla nas, to możemy sobie stworzyć taką klasę, która będzie helperem i udostępni nam statyczną metodę do sprawdzenia, czy ta flaga jest włączona, czy nie. I w ten sposób z dowolnego miejsca w kodzie jesteśmy w stanie sprawdzić, odpalić to isEnabled i sprawdzić, czy flaga jest włączona, czy też nie. Jak to zmontujemy, to wyjdzie nam coś takiego. Mamy jakąś tablicę z flagami, tu akurat jedną flagę, ustawioną na false. Wczytujemy sobie tą tablicę, tworzymy sobie instancję tego naszego storage'u na flagi, przekazujemy do naszego helpera statycznego, a potem gdziekolwiek w kodzie, nieważne gdzie to jest. Jak skomplikowane może być, nie wiem, ustawienie tam czegoś, wstrzyknięcie kolejnej zależności, możemy sobie sprawdzić, czy logikę związaną z tą flagą uruchomić, czy też nie. Tutaj jeszcze taki patent. Zazwyczaj używa się metody isEnabled. Oczywiście można sobie nią zaprzeczyć wykrzyknikiem i wykonać kawałek kodu w momencie, kiedy flaga nie jest włączona, aczkolwiek lepszą praktyką jest nazywanie flag po prostu w odpowiedni sposób, czyli jak mamy show product details on list, to może powinno być hide product details on list i sprawdzenie, czy ta flaga jest włączona, nie? Żeby to isEnabled nie było stosowane na dwa sposoby. Przykład, który tutaj mamy, pozwala nam pominąć test, jeżeli dana flaga jest w jakimś stanie. No bo taka sytuacja, że będziemy nagle korzystać z flag, wiąże się z pewną dodatkową niedogodnością testerską. Powiedzmy, że na produkcji mamy kilka flag. Nasi klienci mogą mieć aplikację, która jest w dwóch konfiguracjach tych flag. Albo wszystkie są włączone, albo wszystkie poza jedną jest wyłączona. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że pozwalamy sobie na coś takiego, to musimy mieć testy, które będą nam testować obie konfiguracje. Tutaj mamy storage, który jest bardzo prosty. Wczytaliśmy flagi z tablicy, trzymamy je sobie w pamięci i sprawdzamy w aplikacji, o co chodzi. Możemy ten storage sobie wymienić. Możemy mieć coś, co będzie czytać nam na przykład zmienne środowiskowe i manipulować jeszcze flagami z pomocą zmiennych środowiskowych. Możemy mieć flagi, które są zapisane w ogóle poza aplikacją, w jakimś storage'u, w bazie danych, w jakimś Redisie, może w ogóle w jakimś mikroserwisie na zewnątrz, opłacanym subskrypcyjnie.
Może to być nasz mikroserwis. Te flagi wtedy mogą mieć kontekst. Dla danego użytkownika ten zestaw flag, dla innego użytkownika inny zestaw flag. To niesie pewne dodatkowe możliwości. Tutaj przykład jest prosty. Cała aplikacja ma jeden zestaw. Ale jeżeli uzależnimy wartość tych flag od zmiennych środowiskowych, to nagle mamy możliwość uruchomienia testów automatycznych z konkretnymi flagami, wartościami tych flag, po prostu sterując zmiennymi środowiskowymi podczas uruchamiania tych testów. Jeżeli na produkcji są dwie konfiguracje, w których może znaleźć się klient, włączona flaga i wyłączona flaga, to testujemy, odpalamy testy automatyczne zarówno z włączoną flagą, jak i potem drugą kopię z wyłączoną flagą. Konrad przed chwilą miał prezentację na ten temat, więc za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Tworzymy kod, który jest uzależniony od tego, czy flaga jest włączona, czy nie. Taki kod możemy merge'ować do trunka, możemy komitować bezpośrednio. Jedna jest tylko reguła. Nie wolno nam naszym komitem zepsuć trunka. Testy, które tam są i które mają przechodzić na produkcji, muszą być zielone. Jeżeli zakomitujemy coś, co nie przechodzi tych testów, no to raczej koledzy z okopu się na nas wściekną, bo to oznacza, że nie uruchomiliśmy testów lokalnie przed komitem, ale po drugie może się tak zdarzyć i wtedy należy tego trunka po prostu ustabilizować. Albo wycofać zmianę, którą wprowadziliśmy, albo w tak zwany fix forward, czyli naprawiamy to, co zepsuliśmy. Pomysł, że możemy komitować do repozytorium rzeczy, które są nieskończone, daje pewne nowe możliwości. I pomyślcie o tym w ten sposób. Sprawdzam aplikację lokalnie, odpalam te testy z flagą, bez flagi, komituję to. Automatycznie na CI robi mi się deploy na produkcję. Wysłałem kawałek feature'a, który nie działa, ale jest schowany za feature flagą. Ten kod nie ma jak się uruchomić, o ile ta flaga nie jest włączona. Jeżeli nic nie uruchomi tego kodu, to on może leżeć na tej produkcji. Klient nigdy go nie odpali. Możemy sobie oflagować, nie wiem, routing w naszej aplikacji, jeżeli tworzymy nowe endpointy i nikt ma się do nich nie dobrać, nie mają się uruchomić. Możemy sobie oflagować elementy interfejsu, jeżeli bardzo potrzebujemy, nie wiem, guzik jakiś ogarnąć, czy elementy nawigacji. No tutaj już wiele rzeczy zależy tylko i wyłącznie od nas. Ta stabilność będzie wymagała odpowiednich testów jednostkowych. Mówiliśmy o tym, że będą się one mogły dziać równolegle. Konrad o tym już wspominał. Taki trunk-based development przyspiesza więc cykl wydawniczy. Możemy realizować, możemy integrować swój kod między sobą, a jednocześnie zbliża nas to do continuous deployment. Jeżeli pomyślimy o tym dalej w ten sposób, to zobaczymy, że możemy robić deploy tego kodu na produkcję, testować go już na produkcji w instancji naszej aplikacji albo w kontekście jakiegoś użytkownika, który ma inny zestaw flag i jak stwierdzimy, że wszystko jest ok, to wtedy włączamy flagę wszystkim. A to daje kolejne możliwości. Możemy sobie pozwolić na canary deployment, przełączyć flagę 1% użytkowników, 10% procentowi użytkowników, potem wszystkim użytkownikom i w ten sposób zmniejszyć impact tego, że coś zrobimy źle. Nawet jeżeli deployment nam się nie powiedzie, pokażemy jakiegoś nowego buga, no to nie wszyscy go zobaczą. Na wszystkie grubsze zmiany możemy zastosować algorytm, który się nazywa Branch by Abstraction. To jest coś, co ćwiczyliśmy też wczoraj na warsztatach.
Jeżeli ktoś byłby ciekawy, to zachęcam, możemy o tym porozmawiać. Natomiast istnieje też osobna strona, która tylko i wyłącznie tej technice została poświęcona, branchbyabstraction.com. Mając takie flagi, możemy też reagować na sytuacje awaryjne. Załóżmy, że mamy flagę operacyjną, która na produkcji służy nam temu, żeby odciąć system rekomendacji. Powiedzmy, że jakiś mikroserwis ma problem wydajnościowy, nie jest w stanie obsługiwać ruchu, który my generujemy. Albo ten mikroserwis zniknął, tak? A my cały czas w niego strzelamy i przez to my mamy problem, bo nie wiem, gdzie coś nam tam timeoutuje, czekamy zbyt długo na odpowiedź. My mamy problemy, bo coś innego ma problemy. Jeżeli mamy flagę, która potrafi to odciąć, no to ciach, wyłączamy feature, nie ma problemu. Może się też zdarzyć, że podczas release'u, deploymentu, pojawia się problem w feature'ze, który dopiero co zrobiliśmy i który włączyliśmy flagą na produkcji. Jeżeli nie mamy pojęcia, co się dzieje, to możemy wyłączyć ten feature, schować go z powrotem użytkownikom. To daje nam spokój i czas na to, żeby poprawić w nim błędy. Kto używa Symfony? Macie fajnego bundla i bardzo fajną bibliotekę do tego, żeby sterować swoim projektem Symfony. Kto używa Laravela? Dobra, wy też macie pakiet, który pozwala wam używać feature flag w zasadzie out of the box. Jest jakiś product owner może na sali, albo ktoś, kto zna product ownera i go lubi. Dla wygodnych jest takie gotowe rozwiązanie, w którym się klika. To jest mikroserwis w zasadzie, który można sobie postawić u siebie albo zapłacić za to, bo to też ma wersję abonamentową. Ma bibliotekę do wszystkich znanych języków programowania. Ciągnie flagi z zewnątrz. I product owner może sobie tym sterować. Zapraszam was na stronę featureflags.pl, która powstała w zasadzie pod to wystąpienie, już momencik, pod to wystąpienie, bo wiem, że w pół godziny po prostu nie opowiem wam wszystkiego, co chciałbym wam opowiedzieć, więc reszta wiedzy znajduje się tam. Zapraszam was też na Jointina, żeby ocenić prelekcję. I to jest jeszcze moment na pytania, o ile mi tam koledzy nie powiedzą, że nie. Pytanie pierwsze. Aha. Jakie są wady i czemu niektórzy architekci, POSi, programiści niechętnie podchodzą do feature flag? Do czego? Do feature flag. Niechętnie podchodzą do feature flag? Dobra, no to wada jest taka. Jeżeli stosujemy feature flagi i mamy ich bardzo dużo i ich nie sprzątamy, to nam komplikuje mocno GOT. Mam sprzężenie. Gdy tworzymy flagę taką deweloperską, bo tworzymy jakiś nowy feature, to po tym jak wydamy ten kod na produkcję, po tym jak wszyscy nasi klienci już używają nowego feature'a, bo wszystkim go włączyliśmy, ta flaga przestaje być potrzebna. Chyba że operacyjnie i biznesowo ma to sens, żeby ona w systemie została. To są rzadkie sytuacje, ale tak jak na przykład używamy jakiegoś zewnętrznego serwisu i chcemy mieć możliwość odcięcia się od tego, wyłączenia tej części, no to wtedy ok. Ale jeżeli tylko i wyłącznie dewelopersko używaliśmy tej feature flagi, żeby w trunk-based development móc komitować nasze zmiany, to po tym jak wszyscy klienci mają tą zmianę włączoną, należy tą flagę usunąć, bo inaczej no jest to dług technologiczny, tak? Trochę zaciemnia nam kod, kolejny if, którego być może nie powinniśmy mieć, nie mówiąc o tym, że więcej testów jest do uruchomienia, tak? Albo więcej konfiguracji, tych permutacji flag jest do przetestowania. Więc to może być upierdliwe, jeśli się nie sprząta. Pytanie, jak sensownie, szybko, sprawnie i w najniższym koszcie posprzątać. Oprócz tego, że zrobić zadanko i potem usunąć te ify, zostawiając tą właściwą opcję. Czy jest na to jakiś przepis?
No ale to dokładnie jest taki przepis. Jak skończyliśmy zadanie i ten deploy się zakończył i wdrożenie się zakończyło, bo teraz tak, deploy kodu to jedno, a wdrożenie feature'a to drugie, tak? Bo możemy zdeployować coś na produkcję i to może tam leżeć 2 miesiące, będąc niewłączone. Ale jak to włączymy już wszystkim, to to jest moment, kiedy ta flaga prawdopodobnie nie jest już potrzebna. Trzeba sobie zrobić zadanie, w ramach którego po prostu usuniemy i posprzątamy. To no ta praca się sama nie wykona, tak? Okej, dzięki. Czy ktoś ma jeszcze pytanie? Mam catchboxa do rzucenia. Dobra, no to powiedzmy, że pracujemy w firmie, czy tam w zespole, który po prostu jest ma w głowie, nie zna tego trunk-based developmentu, działa na Git Flow, jest przyzwyczajony do branchy, jakby przez całą swoją praktycznie karierę, bo myślę, że 90% projektów co najmniej stosuje po prostu Git Flow. I jak teraz tutaj przekonać, powiedzmy, zespół, przekonać biznes również do zastosowania innego podejścia, tak, do trunk-based development, do feature flagów? Dobra. Jeżeli przychodzi biznes i mówi, słuchajcie, konkurencja zrobiła to, to, to i tamto, potrzebujemy coś zmienić w naszym produkcie jak najszybciej, to ile czasu musi minąć, zanim zrealizujemy ich potrzebę, nawet tak drobną? Jeżeli pracujemy z feature branchami, to może dojść do sytuacji takiej, że a no właśnie tu kolega coś zmerdżował, to jeszcze nie jest przetestowane, słuchaj, za tydzień. Biznes nie lubi czegoś za tydzień, jak potrzebuje tego już. W trunk-based development trunk jest zawsze gotowy do wydania. Każdy commit nadaje się do deployu, więc możemy tą zmianę puścić bardzo szybko i mieć feedback od klienta bardzo szybko. Mało tego, to piekło merge'owania, bo tak to się ładnie nazywa w nomenklaturze angielskiej merging hell, po prostu w pewnym momencie bywa nieznośne. W trunk-based development tego nie ma. Po prostu tego nie ma, bo z założenia nie masz wielkich branchy i wielkich pull requestów. Więc nawet nie musisz się martwić tym, że code review jest ogromne i w zasadzie nikt go nigdy nie zrobi, albo idzie na kawę przed tym, jak ma go zrobić, bo w momencie, kiedy zobaczył takiego wielkiego brancha, to już mu się odechciała żyć. Jeżeli potrzebujesz jeszcze przekonać biznes, to weź do ręki książkę Accelerate. Tam jest fajnie opisane badanie i bardzo dobrze opisana metodologia tego, jak to badanie zostało przeprowadzone. Wyciągnięte wnioski z niego. Możesz wziąć nawet tabelkę z tego slajdu i pokazać, słuchajcie, wydaje mi się, że nasza organizacja jest w tym punkcie, ale może chcielibyśmy i mamy ambicje być w innym punkcie. Nie? Może my też chcielibyśmy być tym high performing team. No tak, ale tutaj mówiłeś o biznesie. Myślę bardziej o przestawieniu jakby w zespole IT, tak? Że tutaj, no jakby, tak mówię, no wszyscy są przyzwyczajeni do branży i do Git Flow, tak? I tutaj nagle no, pojawia się jakiś problem, tak? Że jest właśnie, tak jak mówisz, merge hell, jakieś tam konflikty bardzo duże i to tracimy na tym czas. Hej, to może przestawmy się na feature flagi, tak? No i ktoś rzuca takim pomysłem, no i musi jeszcze resztę zespołu do tego przekonać, tak? I tutaj jakich argumentów takich dla nas, dla deweloperów? Proponowałbym ci spróbować. Po prostu. Jeżeli spróbujesz i pokażesz, że to działa i jest fajniejsze, to myślę, że ludzie się przekonają. W ten sam sposób, przez doświadczenie, ludzie się przekonują do testów automatycznych. Gro programistów nie pisze testów. Nie pisze testów, bo nigdy ich nie pisali. Ale jak pierwszy raz ten test automatyczny uratuje im tyłek, drugi raz ten test automatyczny uratuje im tyłek, to nagle się okazuje, że oni z chęcią te testy jednak pisać będą. Bo produkcja nie płonie, mniej stresu mają i podobnie jest z branchami. Jeżeli ty przed mergem już masz, wiesz, pot duży na plecach, no to coś jest nie tak. Generalnie te techniki powstają po to, żeby psychicznie deweloperom było lepiej. Żeby się nie musieć martwić tym, co tam jeszcze z tyłu głowy muszę pamiętać, żeby zrobić.
Mam chyba 20 branży otwartych, któreś pasowałoby zmerdżować. Nie musi być tego. Możesz przyjść do pracy, wyrzeźbić ileś tam kodu, puszcząć go do tranka i pójść do domu. I wstajesz rano z myślą, że nie musisz o niczym pamiętać, że jeszcze masz do zrobienia tam coś, tu coś, w tamtym branchu coś innego. Psychicznie będzie deweloperom lepiej. Natomiast bariera psychiczna do zmian to jest co innego i to jest w zasadzie troszeczkę tutaj zaczynamy rozmawiać o tym, jak przeprowadzić zmianę w organizacji. To jest, o tym można całą konferencję zrobić osobną. Nie? Ja bym proponował spróbować, bo koszt spróbowania jest niski. No 4 slajdy kodu, no za dużo nie ma. Jak się nie uda, jeżeli wszyscy stwierdzą, jakieś to dziwne, no to zostaniecie w miejscu, gdzie jesteście. Bo ja rozumiem, że mogą być deweloperzy, którzy mają wręcz pamięć mięśniową do tego, żeby stosować GitFlow. I w zasadzie jak widzą zadanie na Jirze, to pierwsze co robią, to brancha z nazwą Taska. No tak nas nauczyli ludzie i albo sami się tak nauczyliśmy. Git też nie pomógł, bo na początku w ten sposób było to promowane. Ale GitHub Flow jest coś takiego, jest bardzo podobne do Trunk-Based Development. Jeżeli sobie to wygooglacie, GitHub opisuje flow, w którym branch jest krótko żyjący. On powstaje tylko po to, żeby zrobić pull requesta i code review. Dziękuję, tyle. Nie musi być cały feature gotowy, tylko kawałek kodu. Ktoś jeszcze? To ja mam takie pytanie, jeśli nie ma pull requesta, bo nie ma brancha, to wy po prostu pushujecie od razu do mastera? Jak wygląda code review w takiej sytuacji? Code review musisz zrobić z branchem, no wspominałem o tym, uwaga. O tu. Czyli masz krótko żyjącego brancha, po to właśnie, żeby zrobić to code review. Branch jest, ale on żyje maksymalnie 3 dni. Taka jest teoria. Czyli jeżeli ja używam GitFlow, ale moje brancze, bo mam taski bardzo małe i brancze żyją faktycznie od rana do wieczora albo góra 2-3 dni, to znaczy, że ja już mam trunk-based development? To znaczy, że jesteś bardzo blisko zastosowania tego. Może być jeszcze problem ze stabilizacją, ale jesteś, myślę, że wiele kroków dalej niż ktoś, kto ma brancze żyjące 2 miesiące. Dzięki. Super. Ja mam pytanie, ile tak jednocześnie macie takich feature flag w systemie i jakiej wielkości zespół to generuje? To zawsze będzie pytanie zależne od biznesu. Wielkość zespołu nie ma tutaj za bardzo znaczenia, ponieważ jeżeli flagi będą sprzątane, to one będą maleć. Natomiast biznesowo będzie miało znaczenie to, ile jest takich flag operacyjnych, w ramach których jesteśmy zmuszeni, żeby je utrzymywać. Typu mam flagę, która steruje mi, jakiej implementacji algorytmu mam użyć. Jedna będzie dawać super jakość, ale za większą cenę pod kątem CPU, a druga będzie, nie wiem, mniej zasobożerna, ale za to szybsza. W momencie dużego ruchu ja mogę mieć nawet automat, który te flagi przełącza. Mogę mieć sytuację taką, że w kontekście jednego użytkownika albo, nie wiem, planu, który użytkownik wykupił, to te flagi będą inne. Ten feature będzie włączony, tamten będzie włączony, tutaj będziemy mieli trochę więcej zasobów. Tak bardziej mi chodziło o to, ile w waszym przypadku to jest. Chciałem sobie zwizualizować, tak? Rozumiem, że to będzie bardzo zależne od projektu, no ale tak, jest to jakiś punkt zaczepienia, tak? Czy to jest, nie wiem, 10 takich jednoczesnych, czy to jest, nie wiem, 50 czy 100? Tak w waszym przypadku. Zakładam, że to jest jakaś liczba, która się zmienia w czasie, ale oscyluje wokół jakiejś liczby pewnie. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć w prosty sposób na to pytanie, bo w różnych mikroserwisach i w różnych produktach ta sytuacja wygląda inaczej, po prostu. Okay. Jeżeli rozwijasz wielki monolit, no to tych flag będziesz miał bardzo dużo. Jeżeli rozwijasz mikroserwisy i masz ich, nie wiem, 20, to w tym mikroserwisie może masz jedną, dwie flagi.
Czyli rozumiem, że to jest skala, załóżmy, 20-40, tak? Jeśli mam 20... Aktywne? Nie, no. Nie, chciałem sobie to zwizualizować, bo wiesz, opozycji do tego, co powiedziałeś, że mamy tam branch hell, tak, czy match hell, to będzie mieć feature flag hell za chwilę, tak, i tego się boję, nie? Czyli chciałbym sobie zwizualizować, jak to wygląda u was. Rozumiem, że to nie jest jakaś taka konkretna liczba, mam którą można... problem, bo zrobił się szum, ja cię nie słyszę, wiesz, bo głośniki są skierowane w tamtą stronę, możemy porozmawiać o tym za chwilkę. Jasne, tu jeszcze kolega miał pytanie, to przykład. Cześć, mógłbyś przewinąć jeszcze do tyłu slajd albo dwa na tą tabelkę z badaniem? Mogę. Bo mam takie pytanie od czapy. Co się stało z brakującymi procentami, czyli od 31 do 45 i powyżej? Ale czemu uważasz, że tu są brakujące procenty? No są brakujące procenty, masz rację. Bardzo dobre pytanie. Należy je zadać autorom raportu, ponieważ zerżnąłem raport ze strony, którą widzicie na górze. State of DevOps z 2022 roku. Po prostu były jakieś kategorie jeszcze pośrednie, których może tu nie uwzględniłem. Nie sądzę. Myślę, że po prostu pomylili się w tabelce. Aha, okej, okay, spoko. Dzięki. Dobra, musimy kończyć, bo dostałem już informację, że musimy przewietrzyć. Dziękuję.